Prace młodej artystki z Libiąża można oglądać w Chrzanowskiej Galerii na Styku. Zaprezentowano rzeźbę, grafikę i rysunek. Katarzyna Skuczyńska jest studentką czwartego roku rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni profesora Bogusza Salwińskiego. Rzeźba jest jej najbliższa, ale nie tylko w tym młoda artystka się realizuje. Na wystawie w Galerii na Styku można zobaczyć także piękne grafiki. Wszystkie są monochromatyczne. Artystka lubi czerń, biel i szarość. Oczywiście oprócz tych prac zaprezentowano także rzeźby, gipsowe odlewy oraz ciekawe konstrukcje utworzone na bazie ratanu. Próbki twórczości Katarzyny Skuczyńskiej można było też oglądać podczas wystawy pracowni rzeźby w ceramice, którą niedawno prezentowano w galerii na styku. Tym razem można lepiej poznać pracę tej młodej artystki. A warto to zrobić, bo to bardzo ciekawa wystawa. Prace Katarzyny Skuczyńskiej można oglądać w Szanowskiej Galerii do 21 marca.